Dzień dobry, cześć. Witam Was serdecznie ze Słowacji, ze środka narciarskiego Jasna. Jestem u stóp Hopoka, Hopok jest z tamtej strony. Poczekam jeszcze chwilę na osoby, żeby zdążyły się zalogować. Bardzo proszę o potwierdzenie tego, czy mnie słychać, bo to ważna rzecz jest, żeby było słychać to, co do Was mówię. Tutaj komentarze mi się wyświetlają. Informacja dla tych, którzy będą później odtwarzać ten film. Będę mówił o tym, na jakich warunkach można przyjechać na Słowację, czy można tu jeździć na narty, a jeżeli tak, to jak, gdzie można spać, czy można coś zjeść na stoku, czy można się czegoś napić na stoku, jakie ośrodki są otwarte, jakie są warunki i tak dalej, i tak dalej. O, widzę, że ktoś już jest. Proszę, jest ok, super, super. No to co, to jeszcze sekundka, przybywa nam tu osób, już jest 185, 200, no to zaczynamy. Zaczynamy jeszcze raz. Witam Was serdecznie. Witam Was z Jasnej na Słowacji, z ośrodka narciarskiego, który jest otwarty. Jak widzicie, za mną ludzie jeżdżą na nartach, gondola chodzi. Jestem tutaj akurat w miejscu, które się nazywa Otupne. Jak popatrzycie na mapę Hopoka, na mapę Jasnej, to jest to miejsce po prawej stronie na dole. To jest taki teren narciarski dla osób początkujących. Chciałem do Was nadawać z góry, nawet z samego szczytu, ale niestety no, pogoda jest bardzo, bardzo zmienna. Dzisiaj były takie przebłyski słońca, ale też był śnieg, była mgła. Przed chwilą tutaj tej gondoli w ogóle nie było widać, teraz już coś widać. Warunki na trasach to za chwilę opowiem, a na razie przechodzę do konkretów, po które tutaj przyszliście, dlaczego to oglądacie tego mojego live'a. Otóż na jakich zasadach można przyjechać bezpiecznie na Słowację i spędzić bezpieczny urlop. Przed nami Sylwester, nie wiem, czy ktoś jeszcze zdąży, ale może. Ja wczoraj się badałem, dzisiaj jestem na Słowacji. Miejsca jeszcze w hotelach są. Ja spałem tutaj w hotelu Poczta, przy samej gondoli, przy dolnej stacji gondoli. Można spać w apartamentach. Nagrywałem tam vloga, więc to wszystko będzie we vlogu już jutro. To tak od razu Wam mówię, jeszcze w Sylwestra będziecie mogli zobaczyć najświeższy vlog tutaj z Jasnej. O, czekajcie, bo mi uciekł wątek. No dobrze, zaczynam. Co trzeba spełnić, jakie warunki trzeba spełnić, żeby przyjechać na Słowację, bo pytań miałem mnóstwo, mnóstwo. Więc tak, po pierwsze musicie mieć test PCR, nie żaden antygenowy, nie jakiś tani, inny, PCR, ten niestety ten najdroższy. Ja osobiście zapłaciłem prawie 500 zł, 490 ileś tam złotych, wziąłem pierwszy, lepszy, żeby był szybko, żebym dostał też potwierdzenie. I teraz, jak mówię o potwierdzeniu, nie trzeba mieć potwierdzenia w języku angielskim, nie trzeba mieć w języku słowackim, choć ja taki miałem, że dostałem potwierdzenie w języku słowackim mojego wyniku, nie trzeba mieć to jakoś tam hiper, super, wystarczy zwykły, polski wynik testu i ten wynik testu jest ważny. Co dalej? Testy robią osoby, które skończyły 10 lat, czyli nasze pociechy, które nie skończyły jeszcze 10 lat i to jest ważne, nie 10 lat i 2 dni, 5 dni, miesiąc. Te, które nie skończyły 10 lat, te pociechy mogą przyjechać bez testu, mogą wjechać na teren Słowacji bez testu. To jest bardzo też ważna rzecz, czyli jeżeli macie dziesięciolatka, który tam miał urodziny pół roku temu, niestety musi zrobić test PCR. Jeszcze raz mówię, tutaj podkreślam, to będę mówił kilka razy. Test PCR to jest ważne. I teraz tak, robicie ten test, dostajecie test, na nim musi być data i godzina otrzymania tego testu i to jest ważna data, dlatego że na tej podstawie są pewne tutaj potem warunki do spełnienia i wsiadacie w auto i jedziecie na Słowację. Następna kwestia, już od razu tłumaczę, nie z transportem zbiorowym, bo jak pojedziecie transportem zbiorowym, to z powrotem czeka Was co? Kwarantanna. Jak powiecie prywatnie, z rodziną, nie wiem, może z rodziną, o tak to nazwijmy, to wjeżdżacie bez problemu w jedną i w drugą stronę. Kolejna rzecz. Przejeżdżałem granicę w Korbielowie i nie było na granicy nikogo. Nie ma żadnych kontroli, nawet nie było patrolu policji w Korbielowie. Więc wjechałem spokojnie przez Korbielów i tu taka uwaga, uważajcie w Korbielowie, bo jest szklanka. Na granicy jest kompletna szklanka, jest ślisko strasznie. O, patrzcie jaki mam widok. To chyba specjalnie na mojego live'a. No nie uwierzę. Trochę nam poprzeszkadzają, ale lecę z koksem. I przejeżdżacie granicę, jedziecie dalej. Po drodze tutaj do Jasnej nie zatrzymał mnie żaden patrol, nie zatrzymał mnie, nie wiem, jakakolwiek kontrola, która sprawdzałaby mój
test. Przyjechałem spokojnie do hotelu i... Oj, to teraz będziemy mieli głośno. Jak na zawołanie. A jadą, bo mają co ratrakować. U góry jest po prostu puch. Ubijają na sam szczyt trasę, ponieważ tam jest bardzo, bardzo dużo świeżego śniegu, ciężkiego śniegu, bo on jest lekko mokry, więc muszą to wszystko przygotować. Zaraz przejadą. Jeszcze wam pokażę. Ej! O, to oni sobie już na szczęście jadą, a ja dalej do was mówię. Przyjechałem do hotelu. Wracamy. Tu jestem. Słuchajcie, przyjechałem do hotelu i w hotelu, tak, poproszono mnie w recepcji oczywiście o dowód osobisty, sprawdzono moją rezerwację, wszystko tak jak normalnie kiedyś było i poproszono mnie o mój wynik testu. Wynik testu dałem pani. Pani sprawdziła imię, nazwisko z moim dowodem osobistym i spisała sobie dokładnie datę i godzinę wydania tego testu. I dlaczego to jest takie ważne? Tutaj na Słowacji jest tak, że co 72 godziny musicie robić test. Nie dotyczy to dzieci poniżej 10 roku życia, natomiast starsze dzieci i osoby dorosłe co 72 godziny muszą zrobić test. I teraz kolejna informacja. Jeżeli byście spali tutaj w hotelach, w pensjonatach, w apartamentach firmy TMR, czyli firmy, która jest właścicielem ośrodka Jasna. Ja stoję koło takiego hotelu, bo tutaj hotel Poczta należy do TMR-u. Obok mnie jest hotel Grand Hotel, dalej są apartamenty i osoby, które są gośćmi tych hoteli, nie muszą płacić za test. W przeciwnym wypadku taki test kosztuje 10 euro od osoby. Pamiętajcie, dzieci do 10 lat nie. I ten test jest robiony tutaj w dyskotece, takiej słynnej dyskotece, która tutaj... Osoby, które tu były na Słowacji, wiedzą tutaj w Jasnej, gdzie, co i jak. W każdym bądź razie w happy endzie. I tam jest zrobione miejsce, stanowiska do wykonywania testów. To jest bardzo ważna rzecz. I ten test jest wykonywany 72 godziny po waszym przyjeździe, ale to jest tak, że jeżeli przyjedziecie, tak jak ja wczoraj przyjechałem wieczorem, to te 72 godziny tak naprawdę lecą mi od dzisiaj. Czyli mam 3 dni, w trzeci dzień wieczorem muszę zrobić test. To jest taka ważna rzecz. Jak już jestem przy hotelach, jak wygląda zakwaterowanie i życie, nazwijmy to, w hotelu? Więc tak, w hotelach restauracje, nie tylko w hotelach, ale restauracje są pozamykane, bary, wszystko jest pozamykane. Niestety też spa. Na Słowacji jest tak, że wszystkie baseny, spa, sauny, wszystko bez względu na jakość, ich wielkość, prywatność, wszystko jest po prostu pozamykane. O, jaka fajna liczba, 777. Wszystko jest pozamykane. Nie możecie z tego korzystać. Czyli tak jak ja byłem wczoraj w hotelu, tutaj wieczorem, jeżeli bym chciał pójść do sauny, do spa, niestety nie. A szkoda, bo mają bardzo ładną ofertę. Jeżeli chodzi o posiłki. Posiłki przynoszone są do pokoi waszych. I teraz jest tak. Wieczorem jak przyjedziecie, dostaniecie kartkę z menu, na którym jest dokładnie napisane, jaka jest oferta hotelu. I w tym momencie wybieracie sobie, co tam chcecie do jedzenia, zamawiacie i wpisujecie, o której godzinie ma wam być dostarczona obiad, kolacja. Faktycznie sprawdzałem, panie przychodzą praktycznie co do minuty, pukają, dzień dobry, kładą to na stole i tam spożywacie posiłki. Jest to tak dwudaniowo, czy dwuczęściowo, czyli na początek jest przynoszony starter plus zupa, potem pani przychodzi z drugim daniem plus deserem, a zabiera poprzednie talerze. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o śniadanie, to też macie karteczkę, tam sobie zaznaczacie, że chcecie na przykład talerz, taki menu z serami, szynką, nie wiem, z ogórkiem i tak dalej. Do tego zamawiacie, piszecie dokładnie, czego, ile chcecie, jeżeli chodzi o napoje, jeżeli chodzi o jakieś dodatki, cukier, miód, no co tam byście jeszcze chcieli, czy chcecie coś ciepłego, na przykład, nie wiem, jajecznicę. To wszystko wam zostanie dostarczone i wpisujecie też godzinę. Dzisiaj pan był punktualnie, idealnie o godzinie, którą zamówiłem, 7:30, zapukał w moje drzwi i przyszedł, przyniósł mi. To samo jest na przykład w apartamentach. Tu wyżej są apartamenty. W tych apartamentach też tak to wygląda. To znaczy, możecie sobie sami gotować, nie ma problemu. Natomiast w momencie, jeżeli byście chcieli zamówić śniadanie, to te śniadanie zostanie wam dostarczone, a nawet możecie zamówić obiad, kolację i właśnie z tego hotelu poczta dostarczone wam zostanie posiłek w przeciągu, powiedzmy, pół godziny, 40 minut. Kolejna
rzecz, tu mam taką fajną ściągę, żeby o czymś nie zapomnieć. Następna rzecz, tu macie gondolę, która jeździ. Rano jak przychodzicie na narty, to uwaga, musicie mieć ze sobą albo zaświadczenie, albo nie wiem, w komórce potwierdzenie, że wasz test jest negatywny. To jest sprawdzane. W momencie, jeżeli osoby widzą, że ktoś podchodzi z parkingu, że podchodzi pierwszy raz do krzesła, do gondoli, to w tym momencie jesteście, proszą was o okazanie testu i to wszyscy okazują bez gadania. Oczywiście maseczki, wchodzimy na krzesło i teraz informacje, jak jeździmy tym transportem linowym. Jeżeli chodzi o gondolę, to na Słowacji jest taki przepis, łapki w górę, oczywiście proszę, no bo tutaj jedna taka skromna, no dajcie, poklikajcie tam troszkę. To bardzo miłe, jak tutaj lecą do góry. Serduszka też mile widziane. No w końcu mamy prawie nowy rok. Słuchajcie, i teraz tak, wracając do gondoli. Do gondoli jest taki przepis, że do gondoli wsiada się pojedynczo. To znaczy, jeżeli ja jestem sam, bez znajomych, nie wiem, bez rodziny, bez przyjaciół, z którymi normalnie tutaj bym zamieszkiwał, to do gondoli wsiadam sam i nikt nie ma prawa wsiąść mi. Jeżeli ktoś by chciał się dołączyć, a tak, taką miałem okazję, bo był pan z dwójką małych synów, to się zapytał. Ja potwierdziłem, że oczywiście może. Pan był w maseczce, ja też i pojechaliśmy razem do góry. Tutaj tak nie ma problemu, ale tak, jeżeli komuś zwrócicie uwagę, poprosicie, zresztą nie musicie tego robić, bo ludzie raczej nie wchodzą. Widziałem wielokrotnie, jak gondole po prostu jeżdżą z pojedynczą osobą. Jedynie osoby, które są razem, jeżdżą, spędzają czas, mieszkają razem, rodziny, mogą wyjechać do góry. Ten przepis nie obowiązuje i nie ma zastosowania na kanapach. Tam jest spokój, jeżeli kanapa jest sześcioosobowa, to wsiadacie w szóstkę, jedziecie do góry. Oczywiście wszędzie maseczka. Takie są warunki, jeżeli chodzi o korzystanie tutaj z kolei linowych. Ktoś, kto był na Hopoku, na pewno wie, że tutaj, żeby wyjechać na szczyt, trzeba pojechać funitelem. Olbrzymią gondolą, do której wchodzi, nie chcę teraz 20-30 osób. Niestety, jedna osoba, jeżeli ktoś się nie zgodzi, to jedzie sam na górę. Więc tam była troszeczkę kolejka, ale to kolejka była, no nie wiem, kilkanaście, może kilkadziesiąt osób. Ogólnie rzecz biorąc, to od razu też powiem, jeżeli chodzi o frekwencję na dzień dzisiejszy, mimo że tu widać, z tej strony może pokażę, samochodów jest dużo, parkingi teoretycznie, znaczy praktycznie pełne, to na stokach tego się nie widzi. Na trasach takich jak ta, koło której stoję, gdzie jest płasko, gdzie jeżdżą osoby początkujące, dzieci, tu jest troszeczkę większy tłum. Natomiast na tych wszystkich stokach, gdzie jest troszeczkę już stromiej, tam naprawdę jest pusto. Za chwilę powiem o warunkach narciarskich, jakie tutaj są. Takie same przepisy jak tutaj obowiązują wszędzie w ośrodkach na Słowacji. Jeżeli byście pojechali na przykład w Wysokie Tatry do Szczypskiego Plesa albo na Tatrzańską Łomnicę, dokładnie jest tak samo. Te ośrodki też są aktualnie czynne, warunki są bardzo dobre, śniegu dosypało, więc jeżeli planujecie i macie taką możliwość zrobić test i przyjechać, to serdecznie polecam, bo się jeździ tutaj naprawdę genialnie, a pogoda dopisuje. Sprawdzałem pogodę, 1 stycznia tutaj ma być po prostu piękne słońce i niebieskie niebo, no to ktoś jak trafi, to będzie miał tak po prostu. A widziałem tutaj sporą grupę Polaków, która specjalnie na Sylwestra przyjechała, bo tutaj będzie można się w swoim gronie pobawić. Nikt nie będzie biegał tutaj i nie łapał i nie karał mandatami. Dobrze, to mamy tak, omówione gondole, mamy omówione hotele, jak to wygląda w hotelach, na stoku. O, jak wygląda kwestia jeszcze na stoku pewnych rzeczy związanych z powiedzmy z tym, jeżeli chcielibyśmy sobie zatrzymać się i trochę wypocząć. To tak, restauracje, bary są czynne. Nie wszystkie, ale większość tych najważniejszych miejscach restauracje, bary są czynne. Oczywiście na wynos. Trzeba zabrać, kupić to, co chcemy zjeść, się napić i wyjść na zewnątrz. Z reguły są porobione okienka, nie ma z tym żadnego problemu. Tak jak to było podobnie u nas. Ważna rzecz taka, to też powiem osobom, które by się tutaj wybierały, nie kupicie na stoku, ani tutaj w restauracjach nigdzie alkoholu. Jest zakaz sprzedaży alkoholu. Jeżeli ktoś by chciał, nie ma problemu, można pojechać do Liptowskiego Mikulasza, tam się zaopatrzyć, przywieźć sobie. Natomiast tu jest taki przepis, nie kupicie ani w hotelu, ani w barach. Chociaż w barku moim, w hotelu widziałem, było. Okej, Michał. Przepraszam, to taka wstawka, bo dostałem wiadomość właśnie. I w barku było. Natomiast nie ma, żeby dokupić w hotelu czy na stoku. To jest też ważna rzecz. Co tu jeszcze?
Za chwilę powiem, co jest w przypadku pozytywnego testu. Kolejna sprawa to taka, że posiadacze GoPassów mają ułatwione zadanie, ponieważ osoby, które jeżdżą w Szczyrku, mogą przez stronę GoPass, i to jest z drugiej strony ważna rzecz, dlatego że tu większość rzeczy odbywa się online. Posiadacze GoPassów, czyli takiej karty, tu, posiadacze tego typu kart, wszystko mogą zrobić online. Aha, i tu mi się przypomniała jedna rzecz. Nie mogę wam pokazać, bo gadam do komórki, ale działa już aplikacja GoPass. Działa aplikacja GoPass. Ja wczoraj sobie zainstalowałem, zalogowałem się i wszystko działa. Także już nie trzeba to robić przez stronę mobilną, czy na laptopie, czy normalnym komputerze, ale możecie już wszelkiego rodzaju rezerwacje, zapłaty, zakupy robić w aplikacji GoPassu. To jest bardzo ważna rzecz. GoPass Travel, tak się nazywa aplikacja, i tego szukajcie w waszych sklepach. Działa pod iOS-em i pod Androidem, więc myślę, że bez problemu te osoby, które kiedyś korzystały z tej aplikacji, korzystają z GoPassa, bez problemu trafią. Także tutaj pamiętajcie, GoPass. Jeszcze jedna rzecz, ten GoPass też jest wykorzystany, jeżeli korzystacie tutaj z okolicznych hoteli, jest wykorzystywany jako karta do pokoju. Ja będąc w apartamentach, też mogłem wejść do apartamentu właśnie dzięki GoPassowi, zostało mi tutaj nabite. Także to też jest bardzo fajna i wygodna sprawa. Pamiętajcie o tym, i to oczywiście, jeżeli kupicie tutaj GoPass na Słowację, dokupicie sobie taką opcję, to możecie jeździć w Wysokich Tatrach, w Szczyrskim Plesie, w Smokowcu czy w Tatrzańskiej Łomnicy, no i oczywiście tutaj w Jasnej. Ten GoPass też daje wam zniżki, daje różne możliwości związane z wypożyczeniem nart, bo tutaj jest kolejna informacja. Wypożyczalnie działają, szkoły narciarskie działają normalnie, ale zamknięte są sklepy. Czyli jeżeli na przykład, nie wiem, zapomnicie czapki, nie kupicie, zgubicie rękawiczki czy coś, no to niestety te wszystkie sklepy są pozamykane. Taki jest przepis. Można gdzieś w wypożyczalni, nie wiem, wypożyczyć, kupić, cokolwiek robić, ale tutaj sklepy są ze sprzętem pozamykane. To też taka kolejna informacja. Co dalej tutaj mam? Co się dzieje w przypadku pozytywnego testu? Takich pytań było dużo. Załóżmy, przyjechałem, mam zapłacony tydzień, 10 dni, chcę tutaj odpocząć, pojeździć. I co 72 godziny mam wykonywany test. I okazuje się, że mój test jest pozytywny. Co wtedy? No to oczywiście problem, bo musimy opuścić tutaj hotel. Możemy go opuścić. To nie jest tak, że nas zamkną tutaj na kolejne 10 dni i musimy tu odbyć kwarantannę. Ja jako osoba, która tutaj była, i ewentualnie osoby, z którymi byłem, czyli na przykład moja rodzina, pakujemy się i opuszczamy hotel. Pokój jest oczywiście dezynfekowany, tutaj służby sanitarne wkraczają, a my wracamy do Polski i tam odbywamy swoją kwarantannę. Co się dzieje z naszymi pieniędzmi? No bo załóżmy, ten wynik testu po 72 godzinach, a zostało nam jeszcze na przykład 3-4 dni, czy nawet więcej jeżdżenia. Wygląda to tak. Po pierwsze, na stronach, gdzie będziecie rezerwować, bo na przykład w tych hotelach nie da rady zadzwonić do hotelu i zarezerwować pokój jakiś, tylko to trzeba zrobić przez stronę. Są opcje do zaznaczenia, że wykupuje się też ubezpieczenie. Niewiele to kosztuje. Nie potrafię wam teraz powiedzieć ile, ale nie jest to jakaś wielka kwota, i wtedy 100% wartości od razu wraca na wasze konto z tytułu ubezpieczenia. Natomiast jeżeli takiej opcji nie ma, to w hotelach wygląda to w ten sposób, że pieniądze nie zostaną wam zwrócone, ale hotel daje wam możliwość wykorzystania reszty pobytu w innym terminie. Czyli możecie to wykorzystać, nie wiem, jak wyzdrowiejecie, troszeczkę za miesiąc, za dwa, albo na przykład w przyszłym sezonie zimowym. To już jest kwestia uzgodnienia. To radzę wam sprawdzić, proponuję wam sprawdzić, i takie tego typu rzeczy. Na to trzeba uważać. Kolejna rzecz, o której mało kto pamięta, szczególnie jeżeli jest normalny sezon. Na Słowację trzeba kupić normalne ubezpieczenie. Takie same ubezpieczenie, jak jeździmy w Alpy. To jest bardzo ważna rzecz, bo wiele osób o tym zapomina, bo jedzie na kilka godzin. Przykładowo, mieszkamy sobie, nie wiem, w Białce Tatrzańskiej, gdzieś w okolicach Zakopanego, i mamy Teatr Super Ski. I jedziemy na Słowację, przez granicę do słowackiego ośrodka, no i tam niestety nam się coś zdarzy. Przyjeżdżamy tutaj. Ja też mam tutaj 3 godziny z Bielska Białej. Coś mi się zdarzy.
Pamiętajcie, bez ubezpieczenia pójdziecie z torbami. Jeżeli do tego dojdzie akcja ratownicza w postaci śmigłowca, długie leczenie, skomplikowane, nie życzę wam tego, ale naprawdę kupujcie ubezpieczenia. To jest bardzo ważna rzecz. Nie tylko, u nas się utarło, ja jadę w Alpy, to okej, okay, ale jak wyjeżdżam na Słowację, jadę do Czech, to wszyscy zapamiętamy, to było to na parę godzin, to jakoś tam wrócę. Czasami może się zdarzyć taki wypadek, że nie wrócicie, tylko was przywiozą. I pamiętajcie, żeby mieć to ubezpieczenie. To jest kolejna ważna rzecz. Jeszcze jedna informacja, którą chciałbym wam powiedzieć, bo były takie pytanie o ozdrowieńców. Na Słowacji, bo rozmawiałem tutaj z przedstawicielami ośrodka, jest coś takiego jak zaświadczenie dla ozdrowieńca. U nas takich zaświadczeń, z tego co wiem, nie ma. I wiem na pewno, że przyjeżdżając na Słowację, niestety trzeba mieć test PCR. Czyli jeżeli nawet jesteście ozdrowieńcami, nawet przeszliście chorobę, nic wam w tym momencie nie jest, teoretycznie nie zarażacie, czy praktycznie nie zarażacie i nie możecie zachorować, niestety musicie zrobić test i przyjechać z testem PCR. Nie ma takiej możliwości, żeby przyjechać tutaj jako ozdrowieniec, tylko z jakimś zaświadczeniem od lekarza. To, jak to mówią Słowacy, nie funguje tutaj. Czy coś jeszcze? Testy mówiłem. Pozytywne testy mówiłem, co i jak, co jeszcze, aplikację wam już powiedziałem, że działa. Jeszcze taka sprawa, tutaj skibusy jeżdżą, w skibusach obowiązują normalne przepisy, tak jak w transporcie publicznym, jeżeli ktoś by mieszkał gdzieś niżej, to oczywiście skibusami można tutaj dojechać, nie ma z tym żadnych problemów, w skibusach trzeba mieć maseczki, trzeba zachować odstępy i tak i w ten sposób tutaj dojedziecie. Jeżeli ktoś ma jakieś jeszcze pytania, bo myślę, że powiedziałem wszystko, jeżeli chodzi o te kwestie związane z bezpieczeństwem, z COVID-em i z obostrzeniami, to bardzo proszę. Jak i co? Ktoś się reklamuje z ubezpieczeniami. Dobrze, to teraz informacje o tym, jak wyglądają warunki narciarskie. Jeżeli chodzi o to, żeby jakie trasy są czynne, to sprawdźcie sobie na stronie Jasnej, Jasna.sk, tam sprawdzicie dokładnie. Ja powiem w ten sposób. Czynne są, jest większość tras, można przejechać na stronę południową, czynna jest większość tras, praktycznie wszystkie chyba niebieskie, nieczynne są to najstromsze trasy, czarne, czerwone, no bo tutaj powiedzmy sobie tego śniegu jeszcze niedawno było bardzo mało, a ośrodek miał być uruchomiony, więc naśnieża się zawsze, tak, że naśnieża się te trasy troszeczkę łatwiejsze do naśnieżenia, tym bardziej, że ostatnio wiało. To białe złoto, które spadło z nieba, sprawiło, że dzisiaj widziałem ratraki, jak oszalałe jeździły po trasie ze szczytu Chopoka do dolnej stacji Funitela i ubijały ten śnieg, bo on jest tam, mimo że jest lekki mrozik, to ten śnieg spadł taki dosyć mokry, ciężki, więc kapitalna sprawa, żeby ubić, bo wiecie, że tam jest zawsze problem z naśnieżeniem. Jeżeli ktoś by teraz przyjechał, to można wyjechać tam na górę, w ten sposób, że po prostu Funitelem wyjeżdżacie, przejeżdżacie na stronę południową, tam sobie jeździcie, wracacie i Funitelem kawałek też przejeżdżacie Funitelem i potem już z Lukowej, bo to jest miejsce, które się nazywa Lukowa, możecie sobie zjechać na Zachradki, na Luczki, czy tutaj do Bielej Puty, czy na Otupne. Tak to wygląda. Warunki na trasach bardzo, bardzo dobre. Dzisiaj było po prostu bosko, bo ten śnieżek był taki mięciutki, pod spodem wyratrakowane, było naprawdę fantastycznie, fantastycznie. Co dalej? Na górze, przy zjeździe właśnie z Lukowej, tam jest stromiej, więc tam było troszeczkę odsypów, mult, ale warunki i tak uważam, że były bardzo dobre. Na stromszych miejscach robiło się trochę muldziasto, ale na wypłaszczeniach było ok. No ludzie walczą, ludzie nie lubią takiego ciężkiego śniegu, ale Wszystko szło sprawnie i jeździło się naprawdę bardzo fajnie. Już teraz zapraszam was na vloga, który jutro się ukaże. Tam zobaczycie dokładnie wszystko. Także kto jeszcze nie był na moim kanale, kto jeszcze nie zasubskrybował mojego kanału, pamiętajcie, Jacek Ciszak, znajdziecie mnie na YouTubie. Ewentualnie Ski Online TV też mnie tak znajdziecie i proszę o subskrypcję. Zdjęcia cały czas stawiam też na mój Instagram, także tam też mnie znajdziecie jako Jacek Ciszak albo Ski Online, nie ma problemu. Tam też proszę o podążanie
followowanie za moją osobą. Kilka słów na temat Jasnej. Jeżeli ktoś tu jeszcze nie był, to kilka słów na temat Jasnej. Jasna to największy ośrodek narciarski na Słowacji. Jest tu ponad 50 km tras. Ja się bardzo dobrze przygotowałem i powiem wam dokładnie. 50 km, 130 metrów. Z tego mamy ponad 20 km tras niebieskich, 17, prawie 18 km tras czerwonych, 7 km tras czarnych. Ale dla tych hardkorowców są to jeszcze freeride zony i tu mamy prawie 4 km tras takich, które są tylko oznaczone, że tędy można jechać na łeb, na szyję, kto lubi w puchu, po pas. Proszę bardzo, są takie trasy. Ośrodek jest czynny teraz od 8.30 do godziny 15.00. Później, jak zrobi się trochę dłuższy dzień, ośrodek będzie czynny do godziny 16.00. Mamy tutaj 5 gondoli, 8 krzeseł, 5 orczyków i 5 magic carpetów, czyli takich dywanów dla dzieci. Szkoły narciarskie są czynne, wypożyczalnie są czynne. Ahoj! Także przyjeżdżajcie do Jasnej, przyjeżdżajcie w Wysokie Tatry, bo moim zdaniem, to jest moja prywatna opinia, naprawdę tu są narty bezpieczne. Zdaję sobie sprawę, że koszt testu jest bardzo duży, ale jeżeli to rozłożymy na długi czas, na pobyt tygodniowy, mamy przed nami ferie, miejsc jest dosyć sporo w hotelach, bo się pytałem, nie ma problemu z zakupem hotelu, apartamentu, nie, z tym nie ma specjalnego problemu. Na stokach jest raczej pustawo. Nie stoi się nawet w związku z tym, że do gondoli wchodzi jedna osoba, to nie ma jakichś wielkich kolejek, długiego oczekiwania, raptem 2-3 minuty. Tak naprawdę na bieżąco się jeździ, więc serdecznie wam polecam. Także co, to chyba wszystko. Jaki jest koszt testu na Słowacji? Tutaj jak jesteście, to już powiedziałem wcześniej, ale jeszcze raz powtórzę. Jak przyjedziecie na Słowację, co 72 godziny test 10 euro. Natomiast jeżeli jesteście gośćmi, jeżeli by tak wypadło, że będziecie rezerwować hotel TMR-u, to wtedy macie jako goście TMR-u testy bezpłatne. O, ktoś się znowu pyta. No, tych pytań będzie cały czas, nie będę cały czas odpowiadał. Proszę, obejrzyjcie jeszcze raz film. Bardzo wam dziękuję. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Dziękuję za wszystkie łapki w górę, za uśmiechy, za pozdrowienia i przy okazji życzę wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego w nowym roku. Obyśmy w zdrowiu przeszli ten cały trudny czas, żeby jak najszybciej ten koronawirus, te wszystkie obostrzenia się skończyły, żebyśmy mogli swobodnie jeździć na Słowację, tutaj do Jasnej, na Hopok, Wysokie Tatry na nartach, żebyśmy mogli u nas pojeździć na nartach, żeby nam pootwierali nasze stoki narciarskie. Widzieliście w poprzednim moim vlogu, w ostatnim moim vlogu, że Zosia no, też jest cała zapalona do jazdy na nartach, pewnie wasze dzieci też. No cóż, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Te osoby, które śledzą mój kanał na YouTubie, widzimy się jutro na kolejnym vlogu. Vlogu właśnie z Jasnej, spod Hopoka, gdzie jeszcze raz wszystko wam powtórzę, a przy okazji też pokażę, jak spałem, gdzie spałem, jak wyglądają tutaj apartamenty, jakie były warunki na trasach i tyle. Dziękuję wam ślicznie, dziękuję za wszystkie łapki w górę. Trzymajcie się, pozdrawiam, do zobaczenia, cześć!